kochani. Na wstępie mam trochę mokre włosy, ale nie o tym film. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Schną sobie. Słuchajcie, zaczynam. Właściwie już zaczęłam, bo dzisiaj jest wtorek. 13 tydzień mojego wyzwania. I mam nadzieję, że ta trzynastka nie będzie pechowa. Co oznacza, że już 3 miesiące praktycznie ćwiczeń za mną i tak sobie właśnie zdałam, słuchajcie, z tego sprawę, że ja zrobiłam już blisko 100 treningów. No, ta liczba na mnie robi wrażenie. I słuchajcie, dwie rzeczy. Co się zmieniło przez ten czas? Zmieniło się. Widzę, że wyglądam lepiej. Pośladki się ujędrniły, brzuch naprawdę się wypłaszczył i nawet jak sobie tam podjem, to wiecie, nie wystrzela mi już 5 miesiąc ciąży, więc to jest naprawdę super sprawa. Czuję się bardzo dobrze. Mam naprawdę dużo energii i te endorfiny, to wszystko świetnie na mnie wpływa. Czuję się bardzo silna, bardzo zdrowa. Same plusy. No i trzeba teraz już w końcu wziąć się ostro do roboty. Połowa wyzwania za mną. I plan jest taki, że teraz będę 2 razy w tygodniu robić jeszcze te takie treningi dla kobiet po porodzie, po ciąży, żeby jeszcze wzmocnić ten mój core. Ale powiem Wam, że zrobiłam sobie test i nie mam już rozejścia mięśni prostych brzucha. W związku z czym, poza tymi właśnie 2 treningami, tak około 5-6 treningów chcę robić, taki standard, dorzucimy do tego jakiś taki jeden ogólny, w miarę łatwy trening na całe ciało, może jakieś cardio i do tego ze 2-3 treningi już takie, jak ja to mówię, dedykowane, czyli to, na czym chciałabym też mocno pracować, czyli na pupę się skupimy, na pośladkach, na nogach, udach, no i poszukamy jakichś ABS-ów na tym moim brzuchu. I tak myślę, już to będzie wyglądało do końca. Po prostu z czasem może zrezygnuję z tych treningów core. No i zobaczymy. I będę Wam na pewno dawała znać już coraz bliżej, jak ten mój brzuch się zmieni, bo myślę, że tutaj największa zmiana też nastąpi. No dobra, no i to chyba wszystko. Zaraz sobie właśnie włączę jakiś taki trening, myślę taki kombinowany właśnie na pośladki i na brzuch. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. O, to jest trening dla mnie. Kształtuj sylwetkę. 22 minutki, czyli niedługo. Biust, brzuch, pośladki. Idealny dla kobiet, także jedziemy z takim właśnie treningiem. Wam, że mocny był ten trening. Nawet powiedzieli, że to jest w skali od 1 do 5, poziom trudności 5. Na pewno nie zrobiłam go tak idealnie jak ta prowadząca, ale dałam radę. To był mój pierwszy raz, jeszcze tych ćwiczeń nie znałam i jestem zmęczona, ale jest okej. Okay. To jest właśnie moje śniadanko pierwsze, bo postanowiłam, że w tym filmie
pokażę Wam taki przykładowy dzień, co ja jem na każdy posiłek, jako mama karmiąca, ćwicząca, ale nie będąca na żadnej diecie, nie odchudzająca się, ale starająca się jeść zdrowo. No i zaczynamy. Pierwsze śniadanie. 2 jajka na miękko, 2 kromki żytnie z masłem. Wiem, że grubo jest tego masła, no ale lubię. Tutaj mamy sól i pieprz do jajek. No i oczywiście warzywa, czyli mamy papryczkę, ogórek kiszony i oliwki. I tak właśnie wygląda moje pierwsze śniadanie. Około godzinki po tym śniadaniu będę ćwiczyć. Mam też herbatkę, tym razem zwykła czarna, chociaż taką, powiem Wam szczerze, piję najrzadziej. Częściej sięgam po zieloną albo jakąś owocową. Właśnie skończyłam trening, czyli trzeba po treningu coś zjeść. Ja uwielbiam te batoniki z dobrej kalorii, także tak, Adasiu, to jest moja przekąska potreningowa. I oczywiście woda, staram się pić dużo wody. Szczerze mówiąc, nie liczę tego, bo mam wodę filtrowaną, nie piję z butelki. No ale staram się pić jak najwięcej, żeby przynajmniej te 2 litry. A tu moje drugie śniadanie, czyli kanapeczki z paprykarzem. Proszę się nie śmiać. Takim ogóreczkiem konserwowym i czarnuszką. I do tego banan. Dojrzały. A tu proszę bardzo mój obiad, czyli pieczony dorsz z koperkiem, kasza pęczak, taka owsiana kasza prażona i uwaga, pieczony kalafior. Ja zawsze lubiłam i w sumie dalej lubię taki, wiecie, klasyczny gotowany kalafior z masełkiem i bułką tartą, ale niedawno odkryłam też pieczony kalafior. I powiem Wam, że jest równie smaczny, a dużo szybciej się go przygotowuje, bo wystarczy tylko oliwę wymieszać z przyprawami, sól, pieprz, papryka, jakieś zioła i po prostu pokrojone różyczki kalafiora w tym zamoczyć, ułożyć na papierze i piec przez jakieś 20 minut. I to jest naprawdę, słuchajcie, pyszne. Ten kalafior jest taki chrupiący, a naczyń do zmywania mamy dużo mniej. Także polecam Wam, żebyście takiego kalafiora spróbowały. Ja jestem strasznie głodna, więc biorę się za jedzenie. No i jest kolacyjka przygotowana przez mężusia. Sandwicze z serem, jakąś tam kiełbaską i ogóreczkiem konserwowym. No i to już ostatni posiłek. Jeszcze sobie będę piła trochę wody.